Mam takiego kumpla. Teraz to on już jest spokojny, ma żonę, dzieci. Ale... Kiedyś był łobuziakiem, trochę z prawem na bakier. Jak zrobił akcję, to mu każdy bił brawo jak klakier. Kiedyś zrobili przypał, przebrali się w kominiarki i dla jaj porwali typa w biały dzień z przystanku. Wpakowali go do bagażnika z kuma i ruszyli z piskiem, nie oszczędzając bieżnika w gumach. Przerażeni ludzie, co czekali na tramwaj do pracy, zadzwonili na policję, a który z nich do prasy. Tamci ulice dalej wysiedli z auta, wszystko zarejestrowali. Jeszcze wtedy na DV-kach wyciągnęli typa z bagażnika. On był podstawiony, pośmiali się, zbili piony i pojechali do domu. To nie było miasto wielkości Warszawy. Wyobraź sobie minę policjanta, co przyjmował sprawy, gdy odebrał telefon i zaczął gadać z kobietą, która mu chciała to opisać, nie mogąc złapać oddechu. Janusz odłożył słuchawkę, dopiął se spodnie. Przydziałowy pasek był krótki, ciężko mu było się podnieść. Ale oczy jak ledy zaświeciły blaskiem ambicji, jak wtedy, kiedy się przyjmował do policji. Zebrał chłopaków na odprawę, trochę było trudno. Zwykle spisywali pretensje babek czy inne gówno. Ale jak z ust Janusza padło hasło porwanie, w pokoju zrobiło się ciasno na zawołanie. Tymczasem Mariola, sekretarka naczelnego redaktora lokalnego periodyku, w którym miała kącik porad, po rozmowie z koleżanką, która stała na przystanku, już wiedziała, że po tym temacie może mieć swój fanklub. Poszła na miejsce akcji, nie miała daleko, a tu wzdłuż tramwajowej trakcji w promieniu par sekund stał już policji kordon. Z minami jak Zordon, to się nie skończy dobrze. Mordo, mordo, mordo! Tymczasem chłopaki, co w bagażnik, tak do draki, wpakowali zioma i ciupali półtorej paki lub nawet ponad, siedzieli już w domach i oglądali to, co nagrali, nieświadomi tego, co się za chwilę na nich zawali. Mariola już na przystanku pytała świadków, Janusz ściągnął bandzioch napakowany z naszych podatków i zaczął jej opowiadać tym policyjnym żargonem, że to sprawka mafii, wszystkie czynności są poczynione. Że wezwał helikopter z sąsiedniego województwa, uśmiech zaczął się pojawiać na Marioli ustach i wierz mi, gdyby ta akcja nie działa się parę lat temu, to by tam stała, zdając relacje dla TVN-u. Janusz podawał opis auta przez interkom. Szansa byłaby niewielka, gdyby nie skórzana purpurowa tapicerka. Taką miał ten 30-letni Mercedes, którym zminęli kumpla z przystanku niczym FedEx. Znaleźli furę w moment i w jeszcze krótszy moment zjawili się pod ziomka domem policyjnym furgonem. Wysypali się z lodówy całą zgrają, mierząc ostrej amunicji, bo taką oni mają. Potraktowali go gorzej niż gwałciciela, spędził sam parę godzin przykuty do kaloryfera. Ale jak zobaczyli nagranie, zamarli wszyscy jak niemi. Janusz wiedział, że będzie miał pojechane po premii. Chcieli wyciszyć całą sprawę jak najszybciej, przez jakiś gówniarzy wezwali wojewódzką policję z helikopterem. Marioli karierę ucięli, mówiąc niewiele, kaset im nie oddali, trafiły pod cele. A morał z tej historii taki wypływa: jak robisz głupie akcje, to je nagrywaj. Tylko jak najszybciej je wrzuć na YouTube, żebyś w razie czego z wyświetleń miał na papugę.